Odwiedzając Tunezję, znajdziemy się pod przemożnym wpływem kuchni arabskiej. Jej tunezyjską odmianę można opisać dwoma słowami – słodko i ostro. Z mięs popularne są jagnięcina i baranina, a jako dodatki – placki i kasze z przewagą kuskusu. Ponadto jaja, warzywa, szczególnie pomidory, ogórki i fasola oraz szeroka gama różnorakich przypraw. Zdecydowanie jedna z najsmaczniejszych kuchni świata arabskiego, a przy tym współgrająca z polskim podniebieniem. Postanowiliśmy wybrać się do położonej na wybrzeżu Khomt Souk restauracji Harun, aby spróbować tradycyjnych potraw tunezyjskich. Była to nasza największa uczta kulinarna, która pozwoliła na oderwanie się od nieco monotonnej kuchni hotelowej. Na początek spróbowaliśmy popularną tunezyjską przekąskę brik. To podobny do pieroga rogal z chrupiącego ciasta, wypełnionego farszem, najczęściej warzywnym. Bardzo często spotkamy w nim jajko, które w Tunezji dodaje się niemal do wszystkiego. Narodowym daniem Tunezji jest potrawa zwana po prostu kuskus. Występuje w wielu wersjach, w tym z mięsem, rybą lub owocami morza. Niekiedy przyrządzona nawet na słodko. Potrawę przenosi się z głównego talerza na mniejsze, a następnie zalewa gęstym wywarem z oliwek na ostro. Całość zagryza się białym pieczywem. W naszym przypadku danie było wielomięsne. Znaleźliśmy w nim kawałki jagnięciny, baraniny i podudzia kurczaka. Na koniec poczęstowano nas owocami, w tym przypadku melonem oraz tradycyjną herbatą z miętą. W Tunezji bardzo popularne są różnego rodzaju sałatki. Ta potrawa występuje w nieskończenie wielu konfiguracjach, które zależą nie tylko od regionu kraju, ale również domostwa. Dodatkiem do wielu potraw może być harissa, pikantna pasta z czosnku i papryczek. Pasta idealnie komponuje się z pieczywem i sałatkami, ale również z potrawami mięsnymi. Harissę jako przystawka do dania głównego skosztowaliśmy w naszej drugiej ulubionej miejscówce na wyspie, restauracji Laguna. Wśród innych dodatków podano talerz marynowanych grzybów, warzyw pokrojonych w paski oraz surówkę z pomidora i cebuli. Daniem głównym wieczornej uczty były eskalopki drobiowe, do tego zestaw surówek, sos i frytki. Bardzo mięciutki ser. Ser taki... Kozi. Z dań rybnych polecamy rybę z grilla, którą podają w każdym hotelu. Są to dania bardzo popularne, do ryb serwowane są głównie surówki z warzyw. Charakterystyczne dla Tunezji są słodkie praliny i ciasta smażone na głębokim tłuszczu. Tak właśnie powstają oponki, które różnią się od naszych tylko wielkością. Dodatkiem do słodyczy są migdały, orzechy oraz suszone owoce. Szczególnie przypadły nam do gustu ciasteczka z kruchego ciasta, uszy gazeli. W Tunezji słodkimi syropami zalewa się i tak już słodkie owoce. Uważajcie, to niebezpieczne bomby kaloryczne. Poza herbatą najpopularniejszym ciepłym napojem jest oczywiście kawa, którą podaje się w małych szklankach podobnych do tulipanów. Jest ona przygotowywana podobnie jak ta turecka. Jeszcze trzeba zakręcić szklanką 5 razy, żeby było szczęśliwie. I teraz pijemy. Kurde, to dobra. Mega. Podczas odpoczynku w Dżerba Hut piliśmy również typową lokalną kawę parzoną na drewnianym palenisku. Kawy tej nie pije się z mlekiem, ale podaje w małych filiżankach. Nie no, wszystko jest pięknie. Kawa jest po turecku bardzo dobra, ale ja uważam, że nie nadaje do picia kawy filiżanki. Ręka mi się trzęsie, to naprawdę trzeba umieć. Nie da rady. W Tunezji zakupimy również alkohole. Na Dżerbie udało nam się znaleźć tylko jeden taki sklep, Al Jazeera, który znajdował się w północnej części strefy turystycznej. Kupimy tam alkohole z całego świata, ale nas konkretnie interesowały lokalne wyroby.
króluje tutaj mocny destylat Sfig, bucha, czyli po prostu wódka. Dla koneserów bardziej wyszukanych smaków polecamy delikatne wino muskat. Z mniej procentowych napojów warto spróbować piwo z krajowego browaru Celtia o zawartości 5% alkoholu, albo kompletnie wolne od procentów i dostępne wszędzie piwo Celestia. Sprawdziliśmy. Kuchnia tunezyjska pasuje do polskiego podniebienia. Nie jest zbyt ostra jak na nasze upodobania, a duża ilość warzyw i nabiału sprawiła, że czuliśmy się jak w domu. Zaskoczyły nas również słodycze. Bardzo wiele posiada polskie odpowiedniki. Największą niespodzianką był brik. Ten ogromny rogal bardzo przypomina odgrzewane pierogi, z tą różnicą, że są nieco większe. Muszę powiedzieć, że Tunezja umie w pizzę. To jest bardzo dobra, prawda? Ja bym lepsza. Aha, no to może jeszcze muszą się podszkolić trochę. Byliście już w Tunezji? Jakie potrawy waszym zdaniem warto skosztować? Napiszcie w komentarzu. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia!